Najważniejsze chyba jest to, że czuję takie wielkie wsparcie i wśród rodziny, i wszystkich tam bliskich. Rak piersi nie musi oznaczać wyroku. Jest więcej pacjentek z większym zaawansowaniem nowotworu. Rocznica wywozu Polaków na Sybir. Mieszkali w ziemiankach, tam okropnie wszy i to było straszne. Większość to była przede wszystkim taka udręka wieloletnia do zakończenia wojny. Międzynarodowa współpraca na bydgoskiej Politechnice. Bardzo operatywnie pomogli załatwić te wszystkie problemy, żebym mógł ewentualnie właśnie zacząć te studia. Zaczynamy główne wydanie zbliżeń. Małgorzata Rogatty, dzień dobry. Rak piersi należy do najczęstszych nowotworów złośliwych u kobiet w Polsce. W ubiegłym roku taką diagnozę usłyszało 25 tysięcy pacjentek, a blisko 9 tysięcy zmarło. Do tych statystyk przyczyniła się pandemia, ale i niska świadomość dotycząca tego nowotworu. Wczesna diagnostyka pozwala chirurgom zastosować zabieg operacyjny oszczędzający narząd. W przypadku mastektomii możliwa jest natomiast rekonstrukcja piersi. Warsztaty technik operacyjnych zorganizowało Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Najważniejsze chyba jest to, że czuję takie wielkie wsparcie i wśród rodziny, i wszystkich tam bliskich. Pozytywne nastawienie w walce z nowotworem jest bardzo ważne. Ułatwia proces leczenia. Już sama informacja o zachorowaniu jest traumatycznym przeżyciem. Mnie się zapadła pierś. Zrobiła się ciemna plama i się zapadła. Poszłam na USG. Wcześniej wykryty nowotwór piersi daje szansę na pełne wyzdrowienie. Jednak po okresie pandemii do szpitali częściej trafiają pacjentki z późnym rozpoznaniem choroby. Obserwowaliśmy po zakończonej pandemii, że jest więcej pacjentek z większym zaawansowaniem nowotworu. Wynikało to też z tego, że się nie zgłaszały pacjentki do nas, bojąc się zakażenia COVID-em. Ta pacjentka wyczuła guza piersi w domu podczas samobadania. Miał 6,5 cm. Przeszła chemioterapię, a po niej amputację piersi i jej rekonstrukcję. Odtworzenie usuniętego narządu wykonuje się u pań bez względu na wiek. Warunkiem jest wola pacjentki. Operacja może być jednoczasowa lub wykonana dwuetapowo. Jeżeli będzie okej, to będzie później prawdziwa już proteza, tak, ta właściwa. No i jeszcze miałam do tego węzły usuwane całe, wszystkie. Czyli dużo pracy. Dużo pracy. W Bydgoskim Centrum Onkologii chirurdzy doskonalili techniki obustronnej rekonstrukcji piersi. W sali wykładowej Innowacyjnego Forum Medycznego lekarze z całego kraju mogli obserwować dzięki przekazowi online przebieg 8 takich zabiegów. To doskonała okazja do wymiany spostrzeżeń i doświadczeń. Doskonalimy pewne niuanse związane z możliwością uzyskania jak najlepszego efektu estetycznego leczenia. Rekonstrukcja piersi jest oferowana pacjentkom w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Pacjentki zawsze się pytały, jakie jakości są te implanty. Porównywałem to zawsze do samochodów. No, zawsze mówiłem, że jakby miała pani wybierać między BMW, Audi a Mercedesem. Chirurdzy starają się, jeśli to możliwe, zachować gruczoł piersiowy. W przypadku zabiegów oszczędzających w trakcie operacji usuwany jest jedynie guz wraz z marginesem otaczającej go tkanki. To możliwe w sytuacji, kiedy choroba wykryta jest we wczesnej fazie. Dlatego tak ważne są badania profilaktyczne, takie jak mammografia i USG piersi. Mammografię powinna wykonywać raz w roku każda pani między 50 a 69 rokiem życia. Krystyna Rymaszewska, TVP 3 Bydgoszcz. Mijają 83 lata od drugiej masowej deportacji Polaków na Sybir, przeprowadzonej przez sowieckie NKWD. 13 kwietnia w głąb Związku Radzieckiego wywieziono ponad 60 tysięcy osób. Ich pamięć uczczono dzisiaj w Toruniu uroczystą mszą świętą i konferencją naukową. Tato i mama, mimo że była wciężarna, musieli ciężko pracować zimą przy ścince lasu. Zygmunt Mikosza urodził się na Zesłaniu w 1949 roku. W chwili wywózki jego rodzice mieli po 26 lat i prowadzili gospodarstwo w Solecznikach, niedaleko Wilna. Na Syberii to jest część azjatycka Związku Radzieckiego do miejscowości Hagot, Bajendajski rejon, oblast Irkuck. Tam w ziemiance przyszedłem na świat. Zioła, dziki szczaw, dziki czosnek. To jedli, aby przeżyć. Rodzina Mikoszów na Syberii spędziła 6 lat. Do kraju powrócili w 1955 roku. Mieli sporo szczęścia, bo wielu zesłańców nie wróciło już do ojczyzny.
Pierwsze deportacje miały miejsce w 1940 i 1941 roku. W sumie w głąb Związku Sowieckiego wywieziono około miliona cywilów. Moja mama była wywieziona swoją siostrą i z dziadkiem. Zawsze mieli to w pamięci, że mogą być jeszcze wywiezieni, że mogą wrócić tam na te łagry. Mieszkali w ziemiankach tam okropnie wszy i to było straszne. Druga deportacja rozpoczęła się 13 kwietnia 1940 roku. Wśród zesłanych byli głównie urzędnicy państwowi, policjanci, nauczyciele i działacze polityczni. Ich pamięć uczczono w Toruniu uroczystą mszą świętą i symbolicznym złożeniem kwiatów. Pamiętać o ofiarach trzeba zawsze, przypominać też sprawców, kim oni byli, potępiać ich i nie dopuszczać do ich upamiętniania. Jesteśmy to winni przyszłym pokoleniom. Historia magistra Witares jest nauczycielką życia i jeżeli z tej mądrości nie wyciągniemy dla nas lekcje, to ta tragedia może się powtórzyć. O kwestiach związanych z 83. rocznicą drugich masowych wywózek Polaków na Sybir, ale też 78. rocznicą kulminacji piątych masowych deportacji Polaków na Sybir w latach 1944-45 rozmawiano w trakcie konferencji naukowej w Urzędzie Marszałkowskim. Chcemy, żeby wchodzili w skład Związku Sybiraków, ponieważ większość z nich albo zginęło po drodze w Ciechanowie, NKWD, albo wywieźli ich na Syberię. W ramach wojewódzkich obchodów 83. rocznicy drugich masowych wywózek Polaków na Sybir Instytut Pamięci Narodowej przygotował także wystawę pod tytułem Sybiracy, zesłańcy deportowani. Olga Taraszka, TVP 3 Bydgoszcz. Studenci z zagranicy załatwią wszystkie sprawy w jednym miejscu. Na Politechnice Bydgoskiej otwarto Welcome Center, biuro kompleksowej obsługi zagranicznych studentów i pracowników. Centrum powstało w ramach programu Welcome to Poland, realizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Bydgoszcz University of Science and Technology is interdisciplinary. Zagraniczni studenci Politechniki zachęcają, by uczyć się w Bydgoszczy. Film promocyjny powstał w ramach programu Welcome to Poland, w którym od blisko roku bierze udział bydgoska uczelnia. Program ma przystosować Politechnikę do przyjmowania i obsługi studentów z zagranicy. Most of the people knows English, but... Większość osób zna angielski, ale nie wszyscy, więc najtrudniejsze jest to, że nie zawsze możesz się z każdym porozumieć. Dlatego właśnie powstało Welcome Center, miejsce, które pomoże zagranicznym studentom stawiać pierwsze kroki w nowym miejscu. Pomagamy im przede wszystkim w takich administracyjnych sprawach. Czasem trzeba coś przetłumaczyć, napisać jakieś pismo, ale tak naprawdę mogą przyjść do nas z każdą prośbą i zawsze staramy się im pomóc. O tym, jak ważne jest wsparcie w pierwszych dniach na nowej uczelni, przekonuje Kir, student z Ukrainy, który uczy się na kierunku teleinformatyka. Bardzo mi pomogli z tym, żeby miał niektóre problemy ze systemami tam i różnymi rzeczami i bardzo operatywnie pomogli załatwić te wszystkie problemy, żebym mógł ewentualnie właśnie zacząć te studia. I ogólnie zawsze było fajnie przychodzić, takie miłe panie zawsze mogą, chcą pomóc ci jak najlepiej zrobić wszystko, żeby było. Z roku na rok uczelnia przyciąga coraz więcej studentów z zagranicy, głównie z Turcji, Włoch i Hiszpanii. Obsługujemy ponad 200 studentów rocznie z zagranicy. Są to studenci w różnym toku studiów, z różnych miejsc, z różnych programów. W ramach Welcome to Poland powstała także broszura w językach angielskim i rosyjskim, w którym studenci znajdą informacje nie tylko o uczelni, ale także o mieście oraz polskich zwyczajach i kulturze, by łatwiej było nie tylko uczyć się w Bydgoszczy, ale i żyć. Bydgoszcz, Błażej Karczmarczyk. To jest główne wydanie zbliżeń, o czym powiemy już za chwilę. Wybitny naukowiec Jan Czochralski powrócił do Kcyni. Jutro początek festiwalu operowego w Bydgoszczy. Toruńska policja bada, czy podczas czwartkowej sesji Rady Miasta w trakcie prezentowania szczątków doszło do złamania prawa. Kości wykopane na bulwarze przyniósł na sesję w plastikowym pudełku dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Sławomir Wiśniewski. Udzielał radnym informacji o postępie prac na bulwarze filadelfijskim i kontrowersjach związanych z modernizacją. W
pewnym momencie pokazał plastikowe pudełko, a w nim kości. Wskazywał, że to wszystkie szczątki przekazane mu dotychczas z placu budowy. Komenda Miejska Policji w Toruniu sprawdza, czy nie doszło do złamania przepisów prawa i znieważenia zwłok. Szczątki przekazane zostaną do dalszych badań. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratury rejonowej w Toruniu. 60 mieszkań powstanie w Gostycynie w ramach budownictwa społecznego. Program skierowany jest do osób i rodzin nieposiadających własnego mieszkania, które mają środki na opłacenie czynszu, jednak ich dochody są za niskie, by uzyskać kredyt hipoteczny. Budownictwo społeczne było tematem spotkania władz gminy z ministrem Łukaszem Schreiberem. Gmina Gostycyn przystąpiła do społecznej inicjatywy mieszkaniowej KZN Bydgoski. Obecnie prowadzimy nabór wniosków. Sama inicjatywa jest dla nas, dla naszej gminy, dla mieszkańców wyjątkowa, bo ostatnie bloki w naszej gminie były budowane 40 lat temu. Gmina wniosła już do naszej spółki nieruchomość, na której zasadzie jest realizowana inwestycja, bo nie mówimy jeszcze o robotach stricte budowlanych, natomiast już jest realizowana dokumentacja projektowa. Widzicie Państwo, są to dwa budynki wielorodzinne, czterokondygnacyjne, czyli parter i trzy piętra. Łącznie na terenie gminy Gostycyn powstanie 60 nowych lokali. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa to jest oferta przede wszystkim dla małych, średnich miejscowości, chociaż przecież dla dużych miast również. Tu nikt nie jest wyłączony, tylko no, praktyka pokazuje, że niestety w większych miastach, choć się trochę temu dziwię, zainteresowanie jest nieco mniejsze. Ale to jest możliwość i szansa stworzenia dla osób, które nie są tak zamożne, by nie wiem, samemu wybudować sobie dom, prawda? A z drugiej strony nie są też na tyle biedne, by korzystać z mieszkalnictwa komunalnego. Przyszłość to Polska. Pod takim hasłem politycy Prawa i Sprawiedliwości odwiedzają miejscowości w całym kraju, by wspólnie wypracować program wyborczy na nadchodzącą kampanię. Dzisiaj spotkanie zorganizowano w Pruszczu. Przyszłam dzisiaj na spotkanie z panem ministrem, żeby posłuchać, jakie mają też oczekiwania mieszkańcy i co pan minister chciałby tutaj nam zaproponować jako naszej małej miejscowości, ale tak naprawdę z bardzo dużym zasobem, potencjałem. W dużym mieście częściej padają pytania i częściej ta rozmowa się koncentruje, czy to wobec programów mieszkaniowych, czy to wokół gospodarki. W mniejszych miejscowościach pewnie trochę większe emocje budzą sprawy związane z rolnictwem. Przede wszystkim to jest możliwość takiego spotkania z ludźmi, rozmowy o tym, co uważają za ważne, a oczywiście także przekazania tego, co ja uważam za ważne, przekazania tego, co zamierzamy jako rząd dalej robić i rozmowy o tym, w jaki sposób i wokół czego powinien się formułować program Prawa i Sprawiedliwości na najbliższe wybory. Znów każdy może poczuć się jak żołnierz i sprawdzić, czy ta służba nie jest jego powołaniem. Trwają zapisy do trzeciej odsłony akcji Trenuj z Wojskiem. Najbliższe szkolenie 29 kwietnia na Strzelnicy na bydgoskich Jachcicach, a na nim podstawy survivalu, posługiwania się bronią, taktyka wojskowa i pierwsza pomoc. Kto pierwszy, ten lepszy. Liczba miejsc jest ograniczona. Trwają zapisy do trzeciej edycji programu Trenuj z Wojskiem. Tym razem organizatorem jesteśmy my, czyli 8 Kujawsko-Pomorska Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej. W programie przewidzieliśmy przede wszystkim relokację z miejsca zbiórki, to jest z ulicy Warszawskiej 10 w Bydgoszczy, na miejsce zajęć specjalnymi pojazdami wojskowymi. Na poligonie uczestnicy będą mogli zapoznać się z podstawami posługiwania się bronią, oddać strzały na specjalnym sprzęcie treningowym. Będą punkty, gdzie instruktorzy nauczą i pokażą podstawy terenoznawstwa, posługiwania się mapą tego, co to jest marsz na Zymot, pokażą podstawy pierwszej pomocy, zakładania stazy, wykonania improwizowanych noszy. Każdy z uczestników będzie mógł rzucić granatem ćwiczebnym, poznać zasady posługiwania się maską przeciwgazową, jak również na koniec przewidzieliśmy wspólne ognisko i wręczanie certyfikatów. Uczestnikami akcji mogą być osoby od 15 do 65 roku życia. Można zapisać się na adres mailowy albo pod numerem telefonu. Każdy z uczestników musi mieć obywatelstwo polskie.
koncerty, degustacje, wykłady i zabawy. W grudziąckim Rolniku odbył się piknik naukowy. Wydarzenie, któremu sprzyjała piękna pogoda, było okazją do integracji uczniów, rodzin, a także mieszkańców miasta i okolic. Jedziemy. Przejażdżka kucykiem jest ciekawym doświadczeniem, zwłaszcza dla najmłodszych. W roli przewoźników uczniowie klasy weterynaryjnej. To najbardziej popularny kierunek w grudziąckim zespole szkół rolniczych. Zwierzęta interesowały mnie zawsze i zawsze były w moim życiu, czy to psy, czy koty, czy konie, czy no wszystkie praktycznie. Placówka kształci obecnie 460 młodych ludzi na profilach takich jak m.in. technik rolnik, technik architektury krajobrazu czy technik technologii drewna. Kierunki są na tyle atrakcyjne, dają możliwość potem znalezienia pracy, rozwoju własnej osobowości, zainteresowań, bo poza pracowniami oczywiście organizujemy różne zawody, konkursy, kółka zainteresowań. Uczniowie i nauczyciele promowali szkołę podczas pikniku naukowego, który był okazją do integracji dla uczniów i całych rodzin. Jestem absolwentem tej szkoły i miło mi to oglądać po 20 latach. Teraz córka chodzi na weterynarię, także bardzo nam się to podoba. W trakcie wydarzenia można było m.in. obejrzeć z bliska sprzęt rolniczy, wziąć udział w warsztatach lub porozmawiać z wystawcami. Chcemy młodzież zachęcić do nauki przez zabawę i wyjaśnić młodzieży, że nauka nie jest koniecznie obowiązkiem, ale też jest przyjemnością i płyną z niej konkretne korzyści. Imprezie organizowanej już po raz drugi towarzyszyła konferencja naukowa. O nowych trendach, o walorach, o jakości mleka, o rasach, jakie występują. W tym roku poświęcona była głównie wpływowi wypasu krów na jakość mleka i jego przetworów. Grudziądz, Joanna Wojnowolska. Wybitne Polki i wybitni Polacy, którzy dzięki swoim działaniom i wynalazkom zmienili świat. Wśród nich Jan Czochralski, wynalazca metody otrzymywania monokryształów krzemu, który jest też patronem szkoły podstawowej w Kcyni. Do centrum miasta zawitało mobilne widowisko Iskry Niepodległej. Będzie można je obejrzeć do soboty. Jan Czochralski, urodzony w 1885 roku w Kcyni, znany z przełomowego wynalazku, jakim była metoda otrzymywania monokryształów krzemu, która kilkadziesiąt lat później stała się podstawą do produkcji układów scalonych. Czochralski jest jednym z bohaterów mobilnego widowiska Iskry Niepodległej, które pojawiło się na kcyńskim rynku w wyjątkowy dzień. Szczególnie cieszymy się, że właśnie przyjechali wtedy, kiedy my świętujemy, obchodzimy 70. rocznicę śmierci profesora Czochralskiego. Pokaz multimedialny, który odbywa się w tej naczepie, rozpoczyna się w ogóle notabene wspomnieniem o profesorze Czochralskim, więc szczególnie jesteśmy zadowoleni, że udało się, że Kcynia znalazła się na trasie właśnie tej naczepy ekspozycyjnej. Animacje, wizualizacje i najnowsze zastosowania w dziedzinie technologii. Wszystko po to, by odwiedzający spektakl mogli nie tylko doświadczyć efektów specjalnych, ale też poznać historię pozostałych wynalazców i działaczy, jak Ludwik Hirschfeld, Irena Sendler czy Jan Szczepaniak, który stworzył kamizelkę kuloodporną. Z Polski biorą udział w programie NASA Artemis. Iskry Niepodległej to inicjatywa Biura Niepodległa sfinansowana z budżetu państwa. Dzięki mobilnej i edukacyjnej formie pozwala w wielu miejscach Polski zainspirować, zwłaszcza najmłodszych, do działań naukowych. Historię blisko 100 osobowości można też poznać za pomocą specjalnej aplikacji. Zdaniem mieszkańców Kcyni ten projekt to strzał w dziesiątkę. Wzruszona jestem bardzo, że profesor Czochralski znalazł się w tym gronie osób, które zasłużyły się nie tylko dla polskiego rozwoju, ale też rozwoju świata. Bardzo dobra inicjatywa. Zawsze jako Polacy możemy się dowiedzieć czegoś nowego po prostu, że jednak nasz kraj też z dużo rzeczy słynie. Mobilny spektakl można podziwiać w Centrum Kcyni do soboty. W przyszłym tygodniu ciężarówka odwiedzi Aleksandrów Kujawski i Rypin. Pop, opera, opera klasyczna i współczesna, a także balet znajdą się w repertuarze rozpoczynającego się jutro 29. Bydgoskiego Festiwalu Operowego. Tegoroczną edycję zainauguruje słynna operetka Franciszka Lechara Wesoła Wdówka w reżyserii Jerzego Połońskiego, którą wystawi zespół Opery Nowa. Od ostatniej premiery w Bydgoszczy tego arcydzieła sztuki operetkowej minęło 35 lat. Wczoraj wieczorem podczas próby kostiumowej realizatorzy spektaklu uchylili rąbka tajemnicy co do jego kształtu.
Wesoła Wdówka od chwili swojego powstania, czyli od 1905 roku, należy do najczęściej wystawianych tytułów. Reżyser bydgoskiej inscenizacji Jerzy Połoński postanowił jednak popatrzeć na dzieło przez pryzmat czasów współczesnych, ukazując przerysowane postacie, które pozostały w swoim starym świecie. Aktualne są za to emocje, które im towarzyszą. Bardzo mi na tym zależało, żeby obronić inteligencję niektórych postaci. Bo każda z tych postaci ma swoją motywację, prawda? No, Baron Zeta chce uchronić posadę i pełny brzuszek. No, Hanna Glawary chce odzyskać swojego ukochanego. Główny ukochany z kolei musi w końcu zrozumieć, że jest upartym osłem i że warto jednak parę rzeczy dla miłości zrobić. Tytułowa bohaterka to bajecznie bogata wdowa, którą została zaledwie w 8 dni po ślubie. W Paryżu, dokąd przyjechała, toczą się zawiłe gry o jej rękę i majątek pomiędzy licznymi adoratorami. Partię Hanny Glawary śpiewa Magdalena Polkowska. Piękne arie, piękne duety, wszystkim znane. Mam nadzieję, że publiczność będzie się fantastycznie tutaj bawiła, bo naprawdę są to melodie, które zostają na długo w uszach, śnią już nam się po nocach i myślę, i chciałabym bardzo, żeby przynajmniej jedna czy dwie melodie z całego tego spektaklu zostały w każdym z obecnych tutaj na widowni gości. Kierownictwo muzyczne spektaklu, gdzie koloryt francuski miesza się nie tylko z wiedeńskim, ale też węgierskim i słowiańskim, sprawuje Maciej Figas. Mimo swojego już niemałego doświadczenia nie spodziewałem się, że kiedykolwiek Wesoła Wdówka, operetka Franza Lehara, klasyczna, no, z bardzo kontrowersyjnym już w XXI wieku librettem, może być w ten sposób pokazana, znaczy zdradzam, w sposób taki, który powinien zainteresować również młodą widownię. W 29-letniej historii Bydgoskiego Festiwalu Operowego dopiero po raz trzeci inauguruje go operetka. Wiele wskazuje na to, że bydgoska inscenizacja Wesołej Wdówki będzie dla widzów dużym zaskoczeniem. Bydgoszcz, Urszula Guślecka. Kilkaset uczniów z regionu sięgnęło dziś po worki i rękawiczki, by posprzątać wokół siebie świat. Wiosenne porządki odbyły się w ramach ogólnopolskiej akcji pod hasłem Sprzątamy dla Polski, którą swoim patronatem objął premier Mateusz Morawiecki. To nie jest pierwszy worek. Uczniowie ze szkoły podstawowej w Sicienku poprzeczkę ustawili sobie wysoko. Wszystkie śmieci w okolicy muszą zniknąć. Jest to nasza druga akcja pod hasłem Sprzątamy dla Polski. I po raz drugi postanowiliśmy wyjść poza mury naszej szkoły, poza miejscowość Sicienko, w sensie poza teren zabudowany i po prostu najzwyczajniej w świecie posprzątać okolice. Teren z pozoru wydawałby się czysty, ale trawa i krzewy skrywały pokaźną ilość odpadów. Dużo szkła, najwięcej, plastik, mieszane rzeczy, strasznie dużo tego jest. Dlaczego warto sprzątać? Bo będzie ziemia zdrowsza, ludzie będą wtedy zdrowsi i dłużej żyli. Dobre nawyki wynoszone ze szkoły młodzież kontynuuje w domach. Jednym z nich jest prawidłowa segregacja śmieci. Plastik do żółtego worka, szkło do zielonego, a papier do niebieskiego. Wszyscy to wiedzą? No nie wszyscy. No dużo młodzieży wie o tym, ale jeszcze segreguje. W akcję Sprzątamy dla Polski włączyło się niemal 500 000 osób z ponad 5000 szkół i przedszkoli. W regionie to ponad 200 placówek. Monika Komisarek, TVP 3 Bydgoszcz. W zbliżeniach jeszcze informacje sportowe. Hubert Malinowski, dzień dobry. Dzień dobry. W Warszawie zakończyły się PGE Nigę Termika indywidualne Mistrzostwa Polski w szachach. W rywalizacji mężczyzn srebrny medal wywalczył Radosław Wojtaszek. Z kolei w turnieju kobiet brąz zdobyła Alina Kaszlińska. Oboje reprezentują Minotaur Energia Gwiazdę Bydgoszcz. Wczoraj rozmawialiśmy z Aliną, no, że jak gdyby fajnie, że są dwa medale, natomiast kolory z pewnością się nie zgadzają tych medali, bo i ja miałem szansę na złoto i Alina wczoraj w ostatniej rundzie miała szansę wygrać, a jakby wygrała, to by również grała baraż o złoty medal. W Superlidze tenisistów stołowych rozpoczęły się mecze ćwierćfinałowe. Wyniki z Bydgoszczy i Grudziądza oczywiście w naszym serwisie sportowym o 21.45. Hubert Malinowski, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Wreszcie wiosna taka, o jakiej marzyliśmy. Czy taki też będzie weekend? O tym Dagmara Moranowska.
Dzień dobry. Pogodą zaczął opiekować się pogodny układ wyżowy, który właśnie zapewnia nam tę przepiękną, słoneczną pogodę. W sobotę, jak i w niedzielę czeka nas bezchmurne niebo, a na termometrach dwucyfrowe wartości. I nie tylko my cieszymy się z tak przepięknej pogody, także zwierzęta korzystają z uroków wiosny i wylegują się na słońcu. A zatem korzystajmy. Życzę Państwu cudownego, udanego weekendu, a na szczegóły prognozy pogody zapraszam już za moment. Do zobaczenia. I tą wyśmienitą informacją kończymy nasz serwis. Kolejne spotkanie z nami o godzinie 20:30 i 21:30. Do zobaczenia.